Cześć kochani, dzisiaj bez uprzedzenia. Cześć, cześć. Dajcie znać, czy mnie widać i słychać. Cześć skarbeńki. Witam moich cudownych, wspaniałych widzów. Dajcie mi znać, czy mnie widać i słychać. Lecę sobie jak zwykle przez Wilanów. Na razie jak zwykle, bo tylko do jutra. Kto jest ze mną? Cześć, napiszcie skąd jesteście. Lecę się podłączyć pod energię, bo mam słabą komórkę, także albo to będzie 5 minut live, albo z tego będzie coś więcej. Natomiast mam w tej chwili baterię na wyczerpaniu. Ale już niedługo, jak widzę, jest restauracja. Więc jest szansa, że jest energia. A jak jest energia, to będzie live dłuższy. Cześć, cześć! Witam was serdecznie, buziaki dla was. Cześć. Cześć, cześć. Słuchajcie kochani. Fajnie, że mnie dobrze słuchać i widać. Więc idziemy raz wraz ze mną na spacer dzisiaj. Znowu spacer ze mną, co? Ludzie się oglądają, ja wyprawiam z tą komórką przed sobą. Normalne. Wiadomo, że normalni ludzie, dla nich jest normalny live, tak? Live to normalność dla normalnych ludzi. Żartuję. Ale wam, słuchajcie. Ale wam śmieszne teraz, co? Dobra, za chwileczkę będzie zielone, muszę przejść, muszę się skupić, żeby nie wejść albo w rowerzystów, albo pod samochód. Słuchajcie, witam was wszystkich serdecznie. Dzisiejszy temat jest związany właśnie z konsekwencją, wytrwałością. Mega, mega, witam was, dobrze was widzieć, naprawdę, kochani. Jestem wzruszona, że jesteście razem ze mną. Dziękuję wam bardzo. I zaczynamy. Zaczynamy. Słuchajcie, konsekwencja i wytrwałość. Chciałabym dwa słowa o tym powiedzieć każdemu, kto mnie słucha. O, jest zielone, więc jest, możemy mówić. Więc konsekwencja i wytrwałość jest lepsza niż, moi drodzy, sumienny zapał. Ameryki przez to nie odkrywam. Natomiast jak to jest istotne, żebyśmy wszyscy, jak tu siedzimy w offline'owej konferencji, żebyśmy po prostu zrozumieli jedną rzecz. Jeżeli za cokolwiek się bierzemy, za cokolwiek podejmujemy jakiekolwiek działanie, to w każdej dziedzinie życia należy przede wszystkim, zanim się ruszy do działania, podjąć decyzję permanentnego, stabilnego, konsekwentnego działania, prawda? Czekajcie, bo może jest energia. Czekajcie chwileczkę. Tak czy nie? Dzień dobry. Mogę się podłączyć u państwa? Witam. A jest szef? Menedżer, tak. Ten, co był ostatnio? Super. Super. No widzicie, wchodzę do takiej fajnego miejsca. Dajcie mi sekundkę, muszę się podłączyć. Bardzo fajna restauracja. Na Wilanowie. Byliśmy tu ostatnio też na obiedzie i poznaliśmy właśnie menedżera, bardzo sympatyczny człowiek. Więc my tutaj siądę na spokojnie. Cześć, witajcie, witajcie. Jestem z tobą, witajcie Beatko. Super. Słuchajcie kochani, no widzicie jak cudownie? Może się podłączyć i przynajmniej komórka nie zdechnie. No właśnie, ktoś tutaj pisze fajne słowa, że jak się za coś biorę, to na 100%. No właśnie, nie wiem czy wam nie szumi klima, nie czujecie klimy? Nie słyszycie za głośno, ale chyba nie. Słuchajcie, dobra, więc do rzeczy. Jak się za coś człowiek bierze, to tak jak Krystian pisze, Słomiński. Cześć Krystian. Ja tak samo się biorę. Albo się biorę, albo się nie biorę. Albo na 100%, albo wcale. Kto tak ma, kto ma tak ręka w górę. Najgorsze jest to, jak ktoś się za coś bierze i sam nie wie, czego chce od życia. Sam nie wie po prostu dokładnie, dlaczego to robi, jakie chce uzyskać cele, jakie z tym wszystkim są związane wysiłki, przeszkody, jakie są z tym wszystkim związane naprawdę drogi pod górę, tak? I przez to też
często ludzie, zamiast mieć po prostu... Cześć Mareczko, witam Cię. No właśnie, razem jedliśmy tutaj obiad. Często ludzie mają słomiany zapał w wielu dziedzinach. Czy to z odchudzania, czy zdrowia, czy jakichś tam nowych nawyków, bo na przykład chcą, nie wiem... postawię, poczekajcie chwilę. O, tak będzie lepiej, co? Ja jestem crazy, także sorry. Światło tutaj bije. No, ale często ludzie po prostu... słuchajcie, wychodzą z założenia, że coś chcą robić, tak? I nie zdają sobie sprawy z tego, że najważniejsze jest podjąć właściwą decyzję, dlaczego to chcę robić, jakie rezultaty chcę osiągnąć i dlaczego tak naprawdę zaczynają. Zaczynaj z wizją końca. To jest dosłownie to, żeby móc wyeliminować trud i ten ból i ten płacz, zanim on nastąpi. W swojej głowie, mentalnie. Czyli zakładasz, że nie będzie lekko, zakładasz, że będzie trudno, zakładasz, że mogą być przeszkody i zakładasz, że będzie niefajnie, może być niefajnie po drodze. I tak jak na przykład w sporcie jest, tak samo jak jest w wielu dziedzinach życia, wszystko wymaga wysiłku, tak? Kto jest ze mną? To się zgadza. Wszystko wymaga totalnego parcia, pod górkę. Idziesz po prostu ponad swoje blokady, idziesz ponad swój ból, idziesz ponad swój stres, ponad swój strach i tak dalej. I to wszystko po prostu wymaga od nas rozwoju i przygotowania mentalnego. I zwycięzcy, na przykład, obcięło głowę? Chyba nie obcięło, co? Jest dobrze? Jest dobrze, napiszcie, czy mam głowę całą. I to wszystko, słuchajcie, zwycięzcą się jest, czy to w sporcie, czy w dziedzinach rodziny, rozwoju osobistego, czy w biznesie, zwycięzcą się jest tutaj właśnie mentalnie, ok? Mentalnie najpierw. I stąd też można wyczuć, czy osoba jest tak naprawdę tylko na 5 minut, czy ona jest, ma słomiany zapał, czy ona ma naprawdę decyzję, za którą idą działanie, za którym idą czyny, za którym idzie wysiłek, pot z tyłka, naprawdę żar się leje. I wtedy... Witam, właśnie wspominałam o panu. To jest live, proszę się pokazać, lubię pana. Tutaj pan zajmie ten kask. Witam serdecznie. To jest ten człowiek, który wspominałam. No, witam serdecznie. Jak pan na imię? Krzysztof. Krzysiu, pan Krzysiu. Pozdrawiam Krzysia. No, więc... Słuchajcie, taka jest prawda, że... każdy z nas właśnie przez czyny na początku i potem konsekwentne, wytrwałe dalej, dopiero wtedy się sprawdza, czy on naprawdę podjął tę decyzję, dlatego że naprawdę chce zmian, czy on tylko miał słomiany zapał. Co to jest słomiany zapał? To jest wtedy, kiedy my emocjonalnie czegoś bardzo chcemy, typu idź na ulicę i zapytaj ludzi na ulicy, kto chce być piękny, zdrowy i bogaty, okej? Okay? Wszyscy powiedzą, że tak, ja chcę swoje życie prowadzić dobrze, chcę super i w ogóle. Mama mia, to jest, słuchajcie, to jest taki ja! Komu, kto by chciał mieć duże pieniądze? Ja! Kto by chciał być zdrowy? Ja! Wszyscy ja. Zdrowy, piękny, bogaty, w ogóle jeszcze spadek od rodziny, 1 000 000 złotych przynajmniej, tak? To każdy by chciał, ale nawet jeżeli chodzi o kto chce pięknie wyglądać, mieć super sylwetkę i w ogóle. No każdy by chciał. Ludzie, to jest tylko słomiany zapał. Jeżeli on nawet się za to zabiera, bo on chce, to jeszcze nie znaczy, że on naprawdę tego chce. I słomiany zapał to jest wtedy, kiedy właśnie my podchodzimy do pewnych naszych decyzji bez konsekwencji, bez wytrwałości i nie ubieramy tego w codzienne nawyki. Kiedy nie ubieramy tego w codzienne nawyki, to dla nas się to tak naprawdę jest tylko emocjonalnym podnietą, jakimś tam chwilowym psiu w głowie. To nie ma w ogóle gruntu na decyzji, za którą idzie działanie, za którą idzie całe serce, czyny, całe życie się zmienia, tak, nawet siłownia, czy słuchajcie, na przykład zakładając, nawet że nie tylko siłownia, ale zakładając na przykład naukę języka, czy rozwój osobisty, treningi, szkolenia, przecież to wszystko trzeba wdrażać w życie. Na tym idzie praca. Nie ma żadnego sukcesu w żadnej dziedzinie, jeżeli za tym nie idzie praca. Czyli konsekwentna, codzienna, konsekwentna praca nad sobą w danej dziedzinie, z trenerami, z nauczycielami. I tutaj dopiero się sprawdza, czy ty masz słomiany zapał, czy masz tylko emocje,
czy ty masz naprawdę coś więcej w swoim życiu. Czy naprawdę jesteś poważny, słuchajcie, więc ja radzę po pierwsze, zapiszcie sobie. cześć. Zapiszcie sobie, po pierwsze, decyzja jest wtedy tak naprawdę poważną decyzją, kiedy za nią idą czyny, praca i podstyłka. Tak? Zawsze wszystko boli i zawsze idzie pod górkę. Jeżeli to jest godne tego, warte tego, to musi to boleć. Wszystko boli, to nic nie przychodzi łatwo. Nikomu. No way. Nie wierzcie w takie rzeczy. Wszystko boli i każdy sukces jest przepłacony bólem, wysiłkiem, poświęceniami i ceną. Nie ma sukcesu, za który ludzie by nie płacili ceny. Hello! Tak? Więc tak naprawdę sumę na zapał to są emocje i tylko emocje, że ja chcę, ale nic za tym nie idzie. Czyny świadczą przeciwnie do tego. Na przykład kobietka chce schudnąć, bo chce mieć super, super figurkę i w ogóle super mega wyglądać. To za tym idą nawyki. Tak czy nie? Ludzie mówią, kurczę, jak ty jesteś, wyglądasz, czwórka dzieci w ogóle. Ja jeszcze urodziłam dzieci, naprawdę zdrowe, duże dzieci. I jak to jest możliwe, że tak, że ty świetnie wyglądasz? Słuchajcie, to we wszystkim, naprawdę we wszystkim jest dyscyplina w nawykach, czyli wytrwałość i konsekwentne, codzienne dbałość o te wszystkie sprawy. Codziennie, tak samo w edukacji, samoedukacji, codzienne czytanie książek, codzienne oglądanie treningów, codzienne bycie z ludzi sukcesu w danej dziedzinie gwarantuje tobie sukces. I ta wytrwałość, czyli innymi słowy, jak ci się coś nawet nie udaje, jak ci coś nie idzie, albo idzie nie tak, jak ty byś chciał od razu, albo za bardzo boli, padasz na pysk i nie wiesz już sam, czy dasz radę, czy nie dasz radę, po prostu bądź wytrwały, zamknij oczy, zaciśnij zęby, proś Boga, Boże, daj mi tą moc, daj mi tą siłę, ja po prostu nie, no to po prostu skonam, ale się nie poddam. Po prostu nie poddam się i koniec. I ta wytrwałość jest ważniejsza niż cokolwiek innego. Ta konsekwencja, że ty się sam zaprzesz, człowieku. Nie, że ktoś ci będzie z batem na całą stał, że ty się sam zaprzesz. Oczywiście dobrze mieć mentora, dobrze mieć trenera koło siebie, dobrze być naprawdę człowiekiem, która ma kogoś, kto cię za rękę weźmie, a nieraz za kark, albo po prostu ciebie kopnie w tyłek, tak? Kto lubi kopy w tyłek? Ile ludzi pisze, Agnieszka, ty potrafisz dać kopa w tyłek? O, ja daję kopa, biur lecą. ale ja chcę do was dotrzeć. Dzięki za serducha, dzięki. Ja chcę do was dotrzeć, że słuchajcie, wytrwałość i konsekwencja w działaniu przywiedzie cię do sukcesu prędzej czy później. Da tobie efekt, człowieku. Nawet jeżeli nie masz mentora, nie masz trenera, ale robisz to według wskazówek ludzi sukcesu, to i tak dojdziesz do celu. Ja to przeżyłam w swoim życiu. I tylko dlatego, że ja robiłam to codziennie, te same rzeczy non-stop. Tylko dlatego, że trening czyni mistrza. Tylko dlatego, że codziennie zmuszam siebie do wykonywania rzeczy, które wiem, że muszę robić, czy mi się chce, czy mi się nie chce, czy mnie to boli, czy mi to nie boli, czy ja po prostu, nie wiem, mam dzisiaj ochotę albo nie mam ochoty. Jeżeli są rzeczy, które dla mnie są ważne, jeżeli są rzeczy, które wiem, że muszę w nich wytrwać i muszę to robić długodystansowo, to naprawdę nie ma ociągactwa i wymówek. Nie ma tego, że chce mi się, nie chce mi się, mogę, nie mogę. Nie ma. U mnie nie ma takiej opcji. Nie wiem jak u was, ale dla mnie nie ma słowa nie mogę, nie czuję, nie mam ochoty, a może nie dzisiaj, a może jutro, to lepiej nie teraz. What's this going on? What? To jest człowiek sukcesu? Takim myśleniem to daleko bym nie zajechała z niczym. Taka jest prawda. Po prostu nie ma opcji. Ja po prostu zrobię to i koniec. I wytrwam w swoim planie, postanowieniu, bo to mam zaplanowane i tak będzie. Kto tak ma? Dlatego wytrwałość i konsekwencja tego, co ty chcesz robić i dokąd ty zmierzasz. Twoja decyzja poparta twoim działaniem doprowadzi do ciebie, do twoich celów. I nie musisz mieć wielce doświadczeń, nie musisz mieć wielkiej wiedzy. Jeżeli korzystasz z gotowych schematów ludzi, którzy robią dokładnie to samo, dokąd ty chcesz dojść. I widzisz ich rezultaty i oni ci pokazują, jak i co masz robić, żeby też być tam, gdzie oni, to tylko bądź wytrwały dzień w dzień. Jest minimum 10 dni plan. Zapisz 3 miesiące. Rób to przez 3 miesiące, człowieku. Dziękuję bardzo. O, herbatkę dostałam, dziękuję. Rób to przez 3 miesiące, nie gadaj głupot, że to nie, tego nie wytrwasz, to jest bzdura, wytrwasz. Nie wciskaj sobie sam głupot i kłamstw typu, że nie dasz rady. Co za bzdury, tak?
prostu hello, jeżeli ja, inwalidka drugiej grupy, kurczę, z takimi sytuacjami, z takimi przeżyciami daję we wszystkim radę i ty sobie dasz radę, człowieku, naprawdę, po prostu za mało wierzysz w siebie, możesz więcej niż myślisz, możesz naprawdę więcej niż myślisz i Bóg jest po twojej stronie i będziesz miał te rezultaty. Po trzecie, na koniec, konsekwencja przez te 3 miesiące w działaniu, a nie w planowaniu. Musisz to robić, a nie planować. Jeżeli chcesz być szczupła, to nie możesz jeść słodyczy, wżerać co chcesz, bo inaczej sama sobie zaprzeczasz, to jest droga donikąd, sama siebie oszukujesz. Człowieku, nawet ci mentor nie pomoże, tak? Albo jeżeli chcesz być człowiekiem sukcesu, a ty nie oglądasz codziennie treningów, nie robisz tego, co masz w treningach, to ty się sama siebie oszukujesz, ty idziesz donikąd, człowieku, to po prostu to jesteś rozdwojona w swojej umyśle, nic ci nie wyjdzie, nic z wielkiego nie zrobisz. A jeżeli chcesz coś osiągnąć, jeżeli naprawdę chcesz zmienić swoje życie, pamiętajcie, że siła woli, siła decyzji jest absolutnie no limits. Nic i nikt nie jest cię w stanie zatrzymać, człowieku. Nic i nikt. Musisz w siebie uwierzyć tak, jak nikt w ciebie nie wierzy. Nawet jeżeli wszyscy w ciebie wątpią, kurczę, gadają na ciebie głupoty, śmieją się z ciebie, nie wiem, wątpią, bo ty po raz piąty cię tam odchudzasz, czy nie wiem, robisz coś, próbujesz coś zrobić, albo na przykład po raz piąty robisz jakiś biznes. I co z tego? Co oni będą płacić twoje rachunki? Co oni będą za ciebie robić kolejny biznes? Guzik, prawda, który ci zrobią co figa z makiem. Albo to oni będą zbierać konsekwencje twojej nadwagi? Twoich chorób? Nie! Ty sama wyglądasz, jak wyglądasz, albo czujesz się, jak się czujesz. Ty sama dla siebie powinieneś być zwycięzcą na starcie. Powiedzieć, mnie nie interesują wymówki czy srówki innych ludzi. Mnie nie interesują ich głupoty, ich kłamstwa, ich opinie. To jest moje życie, ja robię to, co ja chcę, to, co ja uważam za stosowne. I nawet jeżeli 5 razy upadałam, to 6 raz wstanę i zrobię to samo. I koniec, i kropka. I macie prawo na to, żeby robić 10 razy. To czemu w Stanach jest tak, że po prostu ludzie po 10 razy, 15 razy bankrutują, jakoś to nie jest dla nikogo hańbiące? A dlaczego w Słowianie i w Europie jest to hańba, jak raz bankrutujesz? Jesteś na całe życie przekreślony? To jest po prostu głupota. To są stereotypy po prostu durackie, durne. To nie ma nic wspólnego z mądrością przedsiębiorczości. Prawdziwy przedsiębiorca wiele razy bankrutuje. Prawdziwy przedsiębiorca kilka razy musiał przejść doły, od minusa zaczynać. Prawdziwy przedsiębiorca to jest ten, który rozumie, jak się podnieść z bankructwa, nawet z minusa. Ludzie, zacznijmy inaczej to wszystko patrzeć, bo nas kity nam wciskają. Po prostu nas dołują. Zostaliśmy wychowani tak, a nie inaczej. Często, gęsto w szkołach, w systemach, w rodzinach. Że teraz wstyd, zbankrutowałeś, a wstyd, miałeś tam próby w jakiejś firmie, nic z tego nie wyszło, jeszcze się długo namawiałeś. I co z tego? Rób to dalej i próbuj po raz 10. Dlaczego? Dlatego, że nikt nie zapłaci twoich rachunków. Nikt nie podniesie dupy, żeby ci podnieść, taka jest prawda, sorry za kolbę. I przepraszam bardzo. No, więc tak naprawdę po prostu twoje życie jest twoim życiem i to jesteś ty. Ty masz do tego pełne prawo. Mamy prawo na błędy, mamy prawo na pomyłki, mamy prawo na upadki. Człowiek prawdziwy, mądry, 7 razy upadnie, a 8 raz powstanie i zrobi to jeszcze raz. Do 1000 razy, do 7000 razy. I co z tego? Nikt nie postawił nam limitu, ile razy mamy prawo nawet zbankrutować, czy nawet próbować po raz 1000. Słuchajcie, ludzie sukcesu doszli do tego, gdzie są dzisiaj, przez upadki. Przez próby, bez efektów. Zrozummy to wszyscy i zrozummy siłę konsekwencji i wytrwałości. Jeżeli ten 1000 razy nie spróbujesz, może już 999 razy próbowałeś, ten 1000 razy nie spróbujesz, nie zrozumiesz, o co tu chodzi. Nie zrozumiesz, że siła konsekwencji jest lepsza i wytrwałości jest większa niż cokolwiek innego. I przestańmy po prostu wreszcie oglądać te marazmy, stereotypy myślowe, które zabijają twój sukces, zabijają twój potencjał ukorzenia, bo ty się tym przejmujesz, bo ty to wszystko wierzysz, te wszystkie bzdury. To jest twoje życie i próbujesz 1000 razy i tyle, i koniec. I super, i jesteś mega. Tak? Przynajmniej coś robisz ze swoim życiem, przynajmniej po prostu, dokładnie wiesz, co masz robić i będziesz to robił. Tak, dopóki tego nie osiągniesz. I koniec, i kropka. Tyle na ten temat. Słuchajcie, dzisiaj ja wiem, że mogłabym mówić jeszcze 3 dni, 3 noce. Kocham was bardzo. Mam teraz czas na herbatkę w tej pięknej, cudownej wilanowskiej restauracji. No, dzięki. Napiszcie, co wy na to. Jesteście ze mną? Kto się, słuchajcie, zgadza pod tymi słowami? Co wam dał ten live? Napiszcie 3 słowa. Ja będę bardzo wam wdzięczna za wasze tutaj opinie. Amen. Ola Kłeczek, cześć, Kolunia.
Słuchajcie, już niedługo będę w kilku krajach, w kilku miastach Polski. Mam turnę. Jutro będę w Lublinie. Kto jest z Lublina, łapka w górę. Jestem w Lublinie, jest moje autorskie, mentorskie coaching grupowo otwarte dla wszystkich za free. Za zero otwarte drzwi z Agnieszką Wedutą. Kto by chciał, zapraszam Was serdecznie. Lublin, jutro, godzina 18. Wszelkie namiary dadzą Wam ludzie, którzy Was zaprosili na ten live, albo znajdziecie gdzieś tam na pewno na fejsach, na wydarzeniach ze mną. I na pewno, słuchajcie, potem jest, po Lublinie jest co? Po Lublinie jest Gdańsk. Jestem w Gdańsku z moim coachingiem, słuchajcie. Gdańszczanie, Trójmiasto, czekamy na Was. Będę tam naprawdę miała super coaching, super szkolenie, słuchajcie, w wszystkich pięciu miastach. Lublin, potem co mówiłam, potem jest Gdańsk, potem jest Kraków, w piątek jest Kraków. Kto jest z Krakowa i okolic? Potem jest, słuchajcie, Toruń i na końcu jest Wrocław. Toruń jest bodaj... napiszcie daty, kto wie jakie mamy daty. Ja nie pamiętam teraz głowy, ale mamy praktycznie cały teraz nadchodzący tydzień są po prostu 5 dni, 5 różnych miast i naprawdę rewelacja. Zobaczcie, może ze mną za free, spotkać się ze mną, mieć szkolenie, moje mentoring, coaching grupowy i zobaczcie, będą dwa tematy. Pierwszy temat to będzie związany właśnie z dwoma dźwigniami, które dają sukces w biznesie online, czyli network marketing i social media. Jak w ogóle zarobić pieniądze online legalnie, bez żadnego problemu, od zera, wyjść na kilka tysięcy złotych online, robić to przez Face'a, robić to po prostu takim sposobem właśnie online'owym, głównie przez socjalne sieci po prostu. Dlatego, jeżeli Ciebie interesują te tematy, jak w ogóle ja uczę, jak ja szkolę, chcecie być na moim szkoleniu, na mojej sesji zdjęciowej, będzie można sobie robić nawet wideo ze mną, jakieś tam wywiady, nie ma problemu, słuchajcie, jak najbardziej jestem otwarta, są to otwarte drzwi hotelowe dla Was, wszystkich, dla Waszych też znajomych, dla Waszych przyjaciół, dla wszystkich absolutnie. Jutro Lublin, mówię, pojutrze Gdańsk, potem jest Kraków, potem jest Toruń i potem jest Wrocław. Ja już mówię, pokręciłam chyba, jeszcze raz. Jutro jest Lublin, pojutrze jest Gdańsk, w piątek jest Wrocław, potem jest Toruń, a na końcu jest Gdańsk. Dlatego moi kochani, będę bardzo szczęśliwa, jak będę mogła Was zobaczyć na pewno osobiście, będę naprawdę pod wrażeniem. Jest to niesamowite dla mnie, że jestem w Polsce króciutko, tylko jeszcze może z tydzień, dwa i wylatuję z powrotem do Paragwaju, tam skąd pochodzę, gdzie mieszkam w tej chwili z rodziną. No i następny raz naprawdę, słuchajcie, nie żałujcie, że nie będę u Was, ale słuchajcie, nie ma tego złego, co by ku lepszemu nie wyszło. Z Łodzi i z Warszawy jest bardzo blisko do Lublina. Szykujcie się już jutro, 18 do godziny 21, na coaching ze mną mentorski. Mega szkolenie, mega trening. Bądźcie jutro w Lublinie, po prostu podjedźcie. Ludzie z Rzeszowa, z południa. Pamiętajcie o Krakowie. Kraków będzie, więc tym bardziej jest na mapie, więc musicie być w Krakowie, po prostu dojedźcie. To nie jest tak daleko, słuchajcie, ja przyleciałam 12 tysięcy kilometrów. Jeżeli to zrozumiecie, to po prostu i doceniacie, to po prostu będziecie, na pewno przejdziecie 200 km nawet. Kto to rozumie, to wie. No i tak samo jeśli chodzi o kolejne miasta, po prostu podłączyć się do najbliższego miasta, gdziekolwiek ja będę, a myślę, że to będzie super, że będziemy mogli się zobaczyć, uściskać i będziecie mieli naprawdę darmowy, w 100% profesjonalny, światowej klasy mastermind z Agnieszką Weduta. Pozdrawiam Was serdecznie, całuski dla Was. Dziękuję, że ze mną dzisiaj byliście i pozdrowionka już do jutra, kochani, do następnego live'u. Pa, pa!